Cześć, dzień dobry. Nazywam się Wiktor Doktor i na co dzień prowadzę klub Pro Progressio, społeczność firm i ekspertów branży outsourcingu i usług dla biznesu. A to jest mój podcast BSS bez tajemnic, w którym mówię o ciekawostkach, faktach, mitach i innych tematach związanych z sektorem BSS. Zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to już kolejny odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj mamy odcinek w duecie z, a w zasadzie nie w duecie, tylko w tercecie i robimy branżowe podsumowanie miesiąca lipca. A moimi gośćmi dzisiaj są... Marek Wróbel, firma Optiveum. Adam Pustelnik, firma Savills. Cześć panowie, bardzo dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie do tego podcastu. No i tak jak to miało miejsce w dwóch poprzednich miesiącach, chciałbym sobie z wami pochylić się nad tym, co ciekawego dzieje się na rynku usług dla biznesu, ale też i w jego najbliższym otoczeniu, czyli rynku kadr i rynku biur. Ja może wrzucę taką rzecz od siebie na sam początek, że de facto te wakacje są trochę inne niż chyba poprzednie, bo widzę, że ten biznes w modelu pracy zdalnej nadal funkcjonuje i co więcej, nie widzę jakiegoś wytężonego okresu holidayowego, bym tak powiedział. Czy też macie takie wrażenie, że te wakacje są bardziej biznesowe niż urlopowe? Trudno powiedzieć, żeby to były wakacje w pełnym tego słowa znaczeniu, do jakich byliśmy przyzwyczajeni, bo mimo dość intensywnej pracy w trakcie tego okresu pandemii, home office, lockdownu, jakkolwiek, tak naprawdę trochę praca i życie prywatne zlewały się w całość, przynajmniej w moim przypadku, nie chcę mówić w imieniu wszystkich pracowników, natomiast z wielu rozmów, które odbyłem, wynika, że nie jestem w tym odosobniony. Jednocześnie mimo dość intensywnej pracy w fazie home office, ta bardzo specyficzna struktura powoduje, no, że te wejście w wakacje nie było takie, jakie zazwyczaj. To nie było takie wejście z biegu, wyruszenie gdzieś z familią, bo koniec końców kwartał siedzieliśmy niemalże z całą familią twarzą w twarz 24 godziny na dobę. Marek, a jak ty myślisz? Ja myślę podobnie, dlatego że my patrzymy z perspektywy naszych klientów, ale także z perspektywy kandydatów, którzy zwykle w miesiącach letnich mieli sporo mniejsze zainteresowanie ofertami pracy. W tym roku jest inaczej. W tym roku kandydaci są sporo bardziej responsywni. No, co jest oczywiste, mniej osób wyjechało gdzieś w dalekie strony i jest ciągle pod telefonem, pod mailem i częściej odpowiada na nasze zapytania, na nasze propozycje rozmów. To, że też sytuacja, tak jak tutaj już wcześniej kolega wspomniał, wymogła na nas, na wszystkich bycie w domu i to, że wielu osobom się nawet chciało do tego biura pójść, to też widzimy z perspektywy naszych klientów, że coraz więcej firm z nami rozmawia o planach na drugie półrocze, o procesach rekrutacyjnych, które idą. Zwykle lipiec i sierpień to były takie, jeśli nie martwe, to takie mocno spowolnione okresy, gdzie ciężko było przeprowadzić dany proces rekrutacyjny od początku do końca, bo zwykle jakichś decydentów brakowało. W tym roku też tak się zdarza, ale bardziej zdarza niż jest to normą. Więc mamy taką zupełnie inną normę tego lipca. Zobaczymy, co przyniesie sierpień, bo wydaje nam się przynajmniej, że więcej osób, jak zobaczyło, że nic tak strasznego nie stało się w lipcu, to planuje jakieś chociaż krótkie urlopy na sierpień. No dobra, to słuchaj, to pociągnijmy ten temat, bo plany planami, sierpień i dalsza część roku również, ale powiedz, w lipcu na co było największe ciśnienie, jakie stanowiska, przynajmniej z twoich obserwacji, tak? Na jakie stanowiska albo które branże najwięcej sygnalizowały, że potrzebują się rozwijać? No, z mojej perspektywy i perspektywy zaprzyjaźnionych firm mniejszych czy większych, to tak patrzymy, myślę, że jeśli chodzi o miesiąc do miesiąca, to tutaj wielkiego ruchu nie było. Natomiast przede wszystkim widzimy, na co spadło zainteresowanie, co zwykle w lipcu rosło, czyli praca sezonowa związana z hotelarstwem, turystyką i no, tak zwaną branżą horeca. My się tą branżą stricte nie zajmujemy, ale widzimy wysyp po prostu kandydatów,
którzy zwykle w lato przystępowali do nowej pracy, a w tym roku do niej nie przystąpili, bo tej pracy po prostu dla nich nie ma. Natomiast z pozytywnych aspektów nie spowolniło IT, nie spowolniły business services, raczej te procesy idą tak jak szły. Częściej nawet zauważamy, że procesy rekrutacyjne, jeżeli już są osoby decyzyjne, idą szybciej niż kiedyś, dlatego że nie trzeba, ludzie nie muszą się tak przemieszczać. To wszystko i tak dzieje się, całe procesy są prowadzone od początku do końca zdalnie i to powoduje, że można 5 osób na raz na jeden czas umówić osób decydentów po stronie klienta. Także IT ciągle jest popularne. Ciągle działamy, jeśli chodzi o całą branżę e-commerce, dlatego że firmy widzą, że to jest dla nich ten czas. Dziś przed chwilą miałem telekonferencję z klientem, który będzie bardzo mocno rozwijał swój zespół. Duża firma z branży e-commerce, więc tu widzimy, że jest bardzo mocny ruch w interesie. Super, dzięki serdeczne. Adam, to wskoczmy teraz na ten rynek biurowy, który no jakby nie było przez pierwszy kwartał, w zasadzie przełom pierwszego i drugiego kwartału i drugi kwartał roku 2020 no miał trochę pod górkę. Powiedz mi, czy lipiec wygląda już lepiej, czy w tej chwili widzicie większe ożywienie w zainteresowaniu nową powierzchnią biurową albo jakimiś migracjami pomiędzy istniejącymi, jeśli chodzi o rynek najemców? Wiesz co, akurat początek tego roku był całkiem pozytywny. To właściwie teraz wchodzimy w taką fazę turbulencji. Jeszcze pierwszy kwartał roku 2020 to w dużej mierze szedł siłą rozpędu rekordowego roku poprzedniego. Drugi kwartał jeszcze powiedzmy resztka opary tej dynamiki było widać w jego początkowej fazie. I wydaje mi się, że dopiero teraz, czyli w końcu drugiego kwartału i to się w pełni objawi w kwartale trzecim, będzie pełna widoczność konsekwencji obecnej sytuacji, bo po pierwsze wielu ludziom się będą kończyły okresy wypowiedzenia. Przyjdzie odpowiedź na ostateczna odpowiedź na pytanie odnośnie drugiej, trzeciej czy każdej kolejnej fali, jaką dynamiką będą się kierowały kolejne cykle tutaj reakcji gospodarczych na COVID-19 i kilka innych. Bardzo często słyszę teraz opinie, które są typowe dla wielu konsultantów, które później wyglądają dość zabawnie z perspektywy czasu, kiedy na takie pytanie, oczywiście trawestując, czy pojedziemy w lewo, czy w prawo, padają odpowiedzi, to zależy, może pojedziemy w lewo, może w prawo, czas pokaże. I jakkolwiek by to kuriozalnie nie brzmiało, tak naprawdę wydaje mi się, że w październiku będziemy mieli pełną widoczność tej sytuacji. Wiele firm, szczególnie kapitału korporacyjnego, jest w takiej obawie i trochę sytuacji schizofrenicznej, bo wydaje mi się, że wielu pracowników czy wielu menadżerów chciałoby powrotu do biura, bo wydaje mi się, że taka forma home office, mimo że początkowo to było bardzo, bardzo ciekawe i przyjemne doświadczenie, wydaje mi się, że taka, że praca w takiej formie permanentnie przez rok, dwa, trzy, pięć, no to może być, to może być dość duże wyzwanie. I z perspektywy efektywności jeszcze kilku innych elementów. Natomiast wiele firm waha się, czy zaordynować już powrót do biura, zgodzić się na powrót do biura, jednak mając na uwadze jakieś ryzyko wystąpienia COVID wśród ich załogi, co też wiąże się z następujący potem ryzykiem wizerunkowym jeszcze kilkoma innymi, czy żeby możliwie zdusić to ryzyko w zarodku, kontynuować w formie pracy zdalnej. I do momentu, do którego to te wszystkie strategie, głównie najemców, no bo najemcy są kluczowym interesariuszem tej branży, dopóki strategie najemców się nie wyklarują w pełni albo nie ustabilizują, trudno będzie mówić o tym, jaki to ma długoterminowy wpływ na najem. Na pewno krótkoterminowo, tak jak każda niepewność czy każde turbulencje, wpłynie to negatywnie.
Natomiast długofalowo i wskutek takich przemian strukturalnych, wielu ekspertów wieszczy, że wskutek reorganizacji światowych łańcuchów dostaw Polska może być beneficjentem takich ruchów gospodarczo, co siłą rzeczy wpłynie pozytywnie na naszą gospodarkę i tym samym na rynek nieruchomości komercyjnych. Ale to mówimy o takiej rzeczy bardziej strategicznej. Natomiast też konieczność zwiększania dystansu pomiędzy ludźmi w biurze, co wydaje mi się, że będzie taką tendencją sustainable, może długofalowo wcale nie wpłynąć na zachwianie popytu w branży biurowej. Natomiast krótkoterminowo na pewno widać te turbulencje. Natomiast jak one będą i są głębokie, zobaczymy, wydaje mi się, za 2 miesiące do kwartału. A słuchajcie, ja bym chętnie poznał wasze zdanie na taki jeden temat, bo ja ostatnio dosyć dużo gadam z różnymi firmami i w odniesieniu chociażby właśnie do tego modelu pracy zdalnej, korzystania z biura, nie biura i tak dalej, i tak dalej. I tutaj coraz częściej spotykam się z takim zdaniem, że firmy na bardzo poważnie biorą pod uwagę na stałe utrzymanie u siebie modelu pracy zdalnej, ale tak, żeby po prostu konkretna grupa pracowników w danym czasookresie przebywała w pracy zdalnej. I ta konkretna grupa w niektórych rozmowach waha się pomiędzy 20, a w niektórych aż do 40% całego stafu. Czy na podstawie waszych doświadczeń, waszych rozmów z firmami, które teraz w ostatnim miesiącu czy w ostatnich tygodniach prowadziliście, to widzicie też mniej więcej pokrycie się z tym wolumenem 20 do 40% modelu pracy zdalnej, czy zupełnie z czymś innym macie do czynienia i wręcz nawet firmy wam mówią, czekamy tylko aż się te, nazwijmy to, obostrzenia zdrowotne skończą i wracamy sobie wszyscy do biura, a ten element pracy zdalnej pozostawimy sobie jako benefit, tak jak to jeszcze w ubiegłym roku funkcjonowało. Marek, co ty na to? Ja myślę, że to bardzo zależy od struktury, od sektora i branży, w której dana firma pracuje i o jakich pracownikach mówimy. To szczerze mówiąc, czy 20 czy 40 to jest bardzo ogólne. No, jeśli mówimy o firmie IT, na przykład, nie wiem, software house, osoby zatrudniane czy współpracownicy to są programiści, to naprawdę w 90%, nie mam na to badań, ale myślę, że w 80-90% przypadków, jeżeli taka osoba siedzi w domu i robi, klepie ten kod z domu, czy też siedzi razem z innymi, to nie jest aż tak bardzo ważne i widzimy coraz większą otwartość na pracę zdalną. To, o co zawsze informatycy, zwłaszcza programiści, walczyli i o co zawsze gdzieś tam była dyskusja o tym, to w tej chwili zaczyna być to taką trochę nową normą. Natomiast jeśli chodzi o zespoły, nie wiem, sprzedaży na przykład, czy o zespoły, które złożone są z osób młodych, mniej doświadczonych, to tutaj ta praca jest zdalna, jest o wiele cięższa do skontrolowania. Ja osobiście, współprowadząc teraz firmę, miałem kilka sytuacji, że chciałbym wziąć osobę mało doświadczoną, bo fajnie jest taką osobę poprowadzić od początku jej drogi zawodowej, nauczyć ją pracy, ale to się zdalnie nie uda, bo poprzez to, że osoby siedzą razem na open space czy w jakimś jednym przynajmniej miejscu i mogą mieć tą interakcję i chociaż czasem usłyszą, co ktoś inny mówi do klienta przez telefon czy kandydata, jest bardzo ważne. Także tak, tendencja jest jak najbardziej taka, natomiast to ma tyle dobrych stron, jak i złych. Bo znam firmy, które wróciły, nawet z naszej branży, co do zasady wróciły wszyscy do biur, co też, co ciekawe, spotkało się czasem z dosyć dużym oporem jakiejś części pracowników, którzy się boją do tych biur wracać, bo mają takie, a nie inne podejście do kwestii właśnie wirusa i tych obostrzeń. Inni są przeszczęśliwi, bo mogą wreszcie się spotkać i wyjść z domu. Natomiast bardziej to, myślę, jest kwestia tego, o jakich zawodach mówimy, o jakich specjalizacjach. Te, które się wcześniej dawały robić trochę zdalnie, zwykle daje się robić bardziej zdalnie, no, natomiast cała reszta, no to gdzieś jest pewnie jakimś takim miksem, który pewnie się aż na takich zasadach nie utrzyma. Adam, coś byś dopowiedział? Nie,
Nie no, tutaj trudno się nie zgodzić ze zdaniem przedmówcy. Ja wiem, że to nie dodaje pikanterii dyskusji, no bo fajnie by było, jakbyście się pokłócili. Natomiast tak szczerze trudno z tym polemizować. No, specyfika branży bardzo mocno definiuje tą długofalową podatność na home office. W mojej branży, która jest branżą stricte transakcyjną, relationship driven, długotrwała formuła home office de facto jest dla tego rodzaju branży, o ile nie zabójcza, to bardzo ją destabilizująca, ponieważ pewnych rzeczy moim zdaniem nie jesteśmy w stanie zdigitalizować. Tak jak zauważył, w profesjach, które są oparte w dużej mierze na takiej funkcji roli administracyjnej, administrowaniem jakimś segmentem biznesu, czy w funkcjach bardzo, bardzo eksperckich, fachowych, gdzie ten biznes jest tutaj kaskadowany z organizacji, to wtedy oczywiście ta efektywność pracy zdalnej może być większa. W naszym wypadku, gdzie są to transakcje i w ogromnej mierze relacje, jest to bardzo trudne do utrzymania długofalowo w formie pracy zdalnej. A powiedz mi, poczekaj Marku, jedno takie szybkie pytanie jeszcze do Adama. A wy jako firma, Adam, jako Savills, wyście wrócili cali do biura, czy macie jakiś system rotacyjny, że tak powiem, uruchomiony u siebie? Jako struktura wróciliśmy do biura, natomiast oczywiście zgodnie z obowiązującymi normami jeszcze pełnia kadry nie została przywrócona. Mamy system hotdesków, jest system rotacyjny, którego nasze HR-y pilnują, żeby odpowiednie proporcje w biurze były zachowane. Oczywiście reżim sanitarny jest również zachowany. Co do zasady, po przestrzeniach wspólnych przemieszczamy się, używając do tego maseczki. Natomiast większość kadry już operuje z biura, co ja osobiście powiem, że powitałem z ogromnym entuzjazmem, bo ja jestem jednak człowiekiem w pewnym sensie archaicznym. Dla mnie ta formuła długoterminowej pracy zdalnej jest doskwierająca i brak możliwości interakcji z zespołem, dialogu z ludźmi, takiego tutaj pozytywnego fermentu, brainstormu, gdzie moim zdaniem takiej interakcji międzyludzkiej nie da się zastąpić nawet najdoskonalszą technologicznie formułą dialogu technologicznego. Bardzo mi tego brakowało i ja wyczekiwałem końca lockdownu i otwarcia biur jak kania drzżu. Dobrze, Adam, super. Ja powiem szczerze, że bardzo podzielam twoje zdanie. Ja generalnie dokładnie tak samo czekałem, aż wreszcie wrota do różnych budynków zostaną otwarte i to nie tylko tam, gdzie ja mam swoje biuro, ale też i gdzie mogę spotkać różnych przedsiębiorców, z którymi mogę sobie popracować. Słuchajcie, ja bym wrzucił na temat taki może geograficzny aspekt. Czy wy widzicie jakieś zasadnicze różnice pomiędzy na przykład Warszawą a miastami regionalnymi, czy generalnie ten biznes jako taki widzimy, że równomiernie się uruchamia, włącza do akcji, zainteresowanie takim ponownym wejściem na ten taki full track biznesowy jest podobne, czy widać jakąś zdecydowaną różnicę? Marku, może ty jakbyś powiedział z punktu widzenia swojego doświadczenia HR-owego, czy ty widzisz, że procesy jakieś HR-owe są w jakichś konkretnych lokalizacjach bardziej intensywne, czy de facto nie ma jakiegoś zauważalnego trendu? Nie, mi się wydaje, że to generalnie rzecz biorąc to zależy od tego, jakie jest nasycenie, jakim biznesem, w którym regionie, bo przecież wiemy, że nie wiem, region warmińsko-mazurski czy region północny to bardzo często biznesy mocno sezonowe, prawda, czy też chociażby, nie wiem, Podkarpacie. I tam w tym roku jest tak jak jest, no jest trochę gorzej niż zwykle, aczkolwiek z drugiej strony więcej ludzi przyjeżdża do nich, bo nie może wyjechać do Grecji, czy przynajmniej nie w takich ilościach. Natomiast w dużych miastach to jest jak było tak naprawdę i generalnie rzecz biorąc to tam gdzie ten biznes, gdzie tego biznesu chociażby taki z zakresu centrów usług wspólnych czy różnego rodzaju usług dla biznesu, no to nie widać. No są raporty, które mówią, że generalnie spadło takie
nastroje dotyczące zatrudniania nowych pracowników, one spadły kwartał do kwartału o 15% i tutaj patrzymy bardziej na branżę niż na regiony. Branża chociażby usługowa spadła o wiele mniej, spadły wszystkie, ale branża usługi finansowe, usługi dla biznesu spadła najmniej. Spadła najwięcej oczywiście branża hotelarska i turystyczna. Co ciekawe, nie aż tak bardzo spadła branża budowlana, dlatego że nawet kiedy mieliśmy ten lockdown, to sami widzieliśmy pewnie, że w dużych miastach te budowy ciągle szły. Ciągle jest pod znakiem zapytania, co będzie z rynkiem pracowników z zagranicy, który nas bardzo mocno zawsze tutaj wspierał, zwłaszcza mówimy o Ukrainie. Ukraina ciągle jakby no musi mieć tą kwarantannę, kiedy do Polski przyjeżdża, więc to sam znam wiele firm, które miały sporo osób z Ukrainy, które przestraszyły się wirusa i wolały ten czas spędzić u siebie w domach i wyjechali i potem już nie specjalnie mogli wrócić, bo nie mieli tutaj rezydencji i tak dalej. Więc to też jest ciekawe, jak będzie się tutaj ten nasz rynek pracy kształtował w obliczu tego, że trochę ciężej jest wjechać osobom spoza Polski. A jak to jest na rynku nieruchomości, Adam? Widzicie jakąś większą aktywność w jakichś konkretnych miastach, czy nie ma jakiegoś tam wskaźnika takiego? Wiesz, siłą rzeczy to zachwianie łańcuchów dostaw, którego, tak jak wspomniałem, Polska ostatecznie może być beneficjentem, ale to w znacznym stopniu wpływa na stabilność wielu korporacji aktywnych w branży outsourcingowej. W dużej mierze klienci aktywni w branży BPO w shared serwisach w trochę mniejszym stopniu, natomiast są zależni od klientów funkcjonujących w innych krajach. Sytuacja w tej branży jest w ogromnym stopniu pochodną sytuacji w innych branżach, ponieważ one są ze sobą współzależne. Już nie wymieniając konkretnych inwestorów, natomiast szczególnie w miastach regionalnych branża biurowa i branża korporacyjna jest zdominowana przez pracodawców z branży outsourcingowej, z branży usług dla biznesu i tam te turbulencje na poziomie globalnym, turbulencje różnych partnerów, którzy stanowili klientów firm outsourcingowych, rzutują na rozmiar centrów, na popyt na powierzchnię biurową w niektórych szczególnie centrach regionalnych i na pewno z tych względów stolica, która jest rynkiem zdecydowanie najgłębszym w kraju i gdzie najmniej zależnym proporcjonalnie od branży usług dla biznesu, a te turbulencje mogą być mniejsze, tutaj krótkookresowo ten poziom pustostanów może wzrosnąć w związku z tym, że podaż na rynku jest stosunkowo duża. Natomiast długofalowo Warszawa wydaje mi się, że jest najmniej podatna na turbulencje z tych względów, o których przed chwilą wspomniałem. A powiedz mi, Adam, w tej chwili ludzie bardziej interesują się tymi nowymi budynkami, które wchodzą na rynki polskich miast, czy raczej wykorzystanie oferty budynków, które już istnieją i po prostu jest to tak jakby kontynuacja albo najmu na tych starych przestrzeniach, czy starych, niekoniecznie starych, ale nieco starszych? Trudno to tak jednoznacznie określić, bo tak jak powiedziałem w swojej poprzedniej wypowiedzi, różnica w Polsce między miastem stołecznym a rynkami regionalnymi jest widoczna w wielu dziedzinach i trudno tu postawić taką jednoznaczną cezurę. Natomiast na pewno obecne turbulencje, przede wszystkim brak pewności, no bo w wielu wypadkach trudno jeszcze mówić jednoznacznie o bardzo głębokich, negatywnych implikacjach. Wiele firm, wiele biznesów nie wie, jakie będą te implikacje, co niejednokrotnie jest czymś wręcz gorszym niż bad news. I to na pewno zwiększyło udział w rynku renegocjacji. W związku z tym, że jakaś część firm nie chciała podejmować deklaracji długoterminowych, podpisywać zobowiązań długoterminowych i żeby trochę wydłużyć ten okres funkcjonowania w status quo, stawiały na renegocjacje,
częściej, aniżeli by to robiły w sytuacji, jakby nie wystąpił obecny kryzys, sytuacja. Słuchajcie, a takie pytanie odnośnie waszych obserwacji dotyczących zupełnie nowych wejść do Polski, jeśli chodzi o inwestorów zagranicznych. Czy w tym ostatnim okresie, ostatnich tygodniach spotkaliście się z zapytaniami pochodzącymi od zupełnie nowych podmiotów, które są zainteresowane zainwestowaniem w Polsce? Nie chodzi mi o konkretne nazwy, tylko o samo zjawisko. Czy w ogóle takie rzeczy obserwujecie? Cisza, chyba nie obserwujecie. Może pan Marek zacznie, ja dopowiem, bo miałem przydługą wypowiedź przed momentem. Marku, jak to tam wygląda z twojej strony? Spotykasz się z nowymi zapytaniami z zewnątrz, czy to raczej obserwujesz, że istniejące podmioty na rynku polskim ewentualnie myślą o dalszej jakiejś ekspansji bądź rozwoju? Mi się wydaje, że tak akurat jeżeli mówimy o rynku, nie, jeżeli mówimy o okresie wakacyjnym, to w tym przypadku ten okres wakacyjny chyba trochę ma wpływ, bo tego jednak za dużo nie ma. Pamiętajmy też o tym, że no, sytuacja nie jest jeszcze taka bardzo stabilna, jeśli chodzi o w ogóle gospodarki, a to mówimy o takich decyzjach, które naprawdę ważą na całych strukturach firm. Więc trochę jest takie status quo i trochę mi się wydaje, że firmy, które myślały o pewnych ruchach, się na jakiś czas wstrzymują. Jednak nie możemy zapomnieć o tym, że Polska jest i będzie bardzo ciekawym rynkiem ciągle dla firm, które mogą chcieć przenosić tutaj poszczególne swoje procesy. Choćby dlatego, że no po pierwsze no nas tak jakoś bardzo ten wirus do tej pory przynajmniej nie dotknął. Po drugie to, że u nas tej kadry jest tyle, ile jest i jest jej bardzo dużo, bardzo dobrze wykształconej, to jest kolejna kwestia. A po trzecie nawet wirus czy nie wirus, to nagle z dnia na dzień w Szwajcarii, Austrii czy Niemczech nie przybędzie iluś setek czy tysięcy specjalistów, na przykład IT. Więc tu jeżeli nie będą zastopowane, czy też inaczej, będą odmrożone pewne procesy rozwojowe w firmach, o czym widzimy, bo widzimy, że niektórzy klienci przystopowali nowe rekrutacje i po prostu obawiając się potencjalnego kryzysu czy spowolnienia, nie decydują się na powołanie na przykład nowego zespołu, który IT, który napisze nową, fajną aplikację, tylko przeżyją jeszcze pół roku czy nawet rok ze starą aplikacją, to jeżeli to się gdzieś tam już unormuje i odmrozi, to my ciągle będziemy bardzo ciekawym rynkiem. I co ja obserwuję z firmami zagranicznymi, to i to, co gdzieś tam my też robimy i chcemy coraz bardziej promować, to jest jednak ta praca offshoringowa. To jest to, że przecież i bardzo dużo rzeczy można zrobić zdalnie i ta sytuacja wymogła na firmach to, że coraz częściej będą potencjalnie sięgać po specjalistów spoza własnego kraju, tak jak na przykład, nie wiem, Niemcy czy Szwajcaria z Polski, czy z Węgier, czy z Rumunii, bez budowania specjalnych struktur i bez stawiania na przykład całego biura w danym kraju. Tylko po prostu będzie ta praca będzie coraz bardziej taka borderless i gdzieś tam czyta się w literaturze to takie określenie nowa geografia pracy. Zaczynamy obserwować coś, co pokazuje, że ten wirus tak naprawdę w cudzysłowie pomógł temu, że się coraz więcej kwestii technologicznych przyspieszyło i coraz więcej firm myśli sobie, że z tej Polski, Rumunii, Bułgarii, nie wiem, Czech można wziąć specjalistę zdalnie, niekoniecznie przenosząc całą funkcję i stawiając całe biuro w danym kraju. Także to jest trend, który obserwujemy i mamy nadzieję, że on się będzie jeszcze bardziej tutaj pogłębiał. Mi się strasznie podoba, że podałeś ten przykład wielu różnych krajów z naszej części Europy, dlatego że ja to też obserwuję, że w tej chwili
Ciężko jest tutaj zwrócić uwagę tylko i wyłącznie na przykład na Polskę albo tylko i wyłącznie na Ukrainę, jeżeli mówimy o jakichś procesach IT, tak? To już raczej jest postrzeganie takie bardzo szeroko tego całego naszego regionu, począwszy od kraju, od Republik Bałtyckich, skończywszy na Bałkanach i tam regionie typowego południa Europy. Także to bardzo ciekawe spostrzeżenie. Adam, co byś tutaj uzupełnił? Jak pokazują wszystkie informacje, którymi możemy dysponować, głębokość tej recesji, bo to, że recesja nastąpi, to jest bardziej niż pewne, głębokość tej recesji w Polsce będzie płytsza niż w wielu innych krajach Europy. Co siłą rzeczy, w związku z tym, że jesteśmy jeszcze krajem na nieco innym poziomie rozwoju niż na przykład Niemcy czy ci tak zwani skąpcy unijni, na przykład kraje niderlandzkie, ta dynamika napływu kapitału z zewnątrz do Polski nadal będzie proporcjonalnie większa niż gdzie indziej. My w chwili obecnej mamy interakcje z kilkoma podmiotami zagranicznymi, które wchodzą do Polski i podtrzymują dynamikę wejść, natomiast to jest głównie w dziedzinie przemysłowo-logistycznej. W dziedzinie biurowej toczyliśmy kilka takich dyskusji, natomiast siłą rzeczy ich dynamika trochę zmalała. Moim zdaniem decyzje o dużych inwestycjach w związku z tym, że nie ma żadnej branży, która funkcjonuje w próżni, jako że ogólnie kondycja światowych finansów, kondycja dużych brandów globalnie jest mniej lub bardziej, ale jednak nadszarpnięta i bardzo często trudno jest podjąć decyzję o budowie fabryki czy rozpoczęciu jakiejś inwestycji w danym kraju poprzez Microsoft Teams i dlatego dynamika nowych wejść w wielu wypadkach spadnie, natomiast proporcjonalnie mniej w dziedzinie przemysłowo-logistycznej, gdzie widzimy, że to, co było deklarowane, toczy się dalej. To powiem wam, zobaczcie, Marek, ty też parę zdań temu wspomniałeś, że rzeczywiście tutaj nawet rekrutacje w tym obszarze logistyki i komersu to jest coś, co widać. Tu Adam, ty potwierdzasz też, że tego typu zapytania są i powiem wam, że chyba rzeczywiście jesteśmy w takim okresie, że skoro biznes poszedł do online'u, tak to nazwę, aczkolwiek nie wiem, czy to jest najlepsze określenie, no to rzeczywiście te wszystkie pochodne, różne branżowe związane z obsługą klienta internetowego, no jakby nie było, cieszą się największym zainteresowaniem, a logistyka też na to wpływa. Być może taki rzeczywiście mamy w tej chwili czasookres w tym całym biznesowym świecie, że logistyka ma swoje najlepsze czasy. Słuchajcie, to może tak, na koniec naszej dyskusji, bo tutaj dużo żeśmy sobie skupili się na tym, co było, że wchodzenie czy przechodzenie przez różnego typu etapy recesyjne, a jak myślicie pod kątem drugiej połowy tego roku, czy niezależnie od, nazwijmy to, medycznego postępu z radzenia sobie z sytuacją kryzysową, no bo to tak należałoby ująć, czy biznes będzie raczej skłonny do intensyfikowania swoich bezpośrednich relacji, czy raczej tak jak ty, Marek, tutaj parę zdań temu wspomniałeś, że ten element offshoringu stanie się bardziej powszechny i to na nim będziemy tak naprawdę bazowali. No to znowu chyba nie można tak uogólnić i wrzucić wszystko do jednego worka, bo jeśli chodzi o ten offshoring i o tą pracę zdalną w niektórych zawodach czy w niektórych kompetencjach, to okazało się, że ta praca zdalna jest nawet po pierwsze niektórym osobom to po prostu odpowiada, a po drugie ona się nierzadko stała bardziej efektywna, dlatego że ludzie po prostu mieli mniej takich dystraktorów, jak to tak można powiedzieć. Rzadziej można było pójść na kawę, jak już się siadało przed tym telewizorem, w cudzysłowie przed tym monitorem, to już raczej się tą pracę robiło. Oczywiście w zależności od sytuacji rodzinnej, bo też kiedy jeszcze nie działały przedszkola i szkoły, to sytuacja wyglądała niejednokrotnie zgoła inaczej. Natomiast teraz, jak już to się mniej więcej wyrównało, to często okazało się, że ta praca w domu jest nawet bardziej efektywna, bo ludzie więcej czasu spędzają na pracę, a nie na plotki, nie na chodzenie sobie po biurze i tak dalej. Natomiast druga
druga kwestia to jest kwestia to, co tutaj też Adam wspomniał, relacyjnej i budowania relacji takiej człowiek z człowiekiem. Zwłaszcza jeśli chodzi o biznes taki B2B, gdzie trzeba po prostu sprzedać coś człowiekowi, a nie tylko jego tutaj wizerunkowi, czasem ruszającemu się, czasem nawet i bez tej wizji przez telefon, no to zdecydowanie jest gorsze. No słuchajcie, no ja osobiście współprowadząc firmę szukam sobie okazji do spotkań z klientami, no bo to, że odbywa się bardzo dużo telekonferencji i wideokonferencji, no to tego jesteśmy przykładem w tej chwili, no bo to robimy. Pewnie gdyby była normalna sytuacja, to kto wie, bo kiedyś już z Wiktorem miałem przyjemność nagrywać się gdzieś tam w studiu czy też w biurze i byłoby zupełnie inaczej. I dlatego ludzie będą dążyć do tego typu kontaktu. Mnie się wydaje, że w sytuacji, kiedy no jakby oficjalnie nie zostanie to przez rząd zakazane, bo czego sobie oczywiście nie życzymy, uderzy jakaś duża fala w Polsce kolejnych tych zachorowań, to ludzie po prostu naturalnie będą dążyli do tego, żeby z kimś po prostu też tak trochę trywializując, no tą piątkę przybić i się spotkać chociaż na jakimś lunchu i nie tylko omówić. No ja na przykład jutro jadę do Katowic wdrażać nową osobę do mnie, do firmy i też mógłbym zrobić to przez wideo, mógłbym, ale przy okazji spotkam jakiegoś klienta, przy okazji się z nim spotkam i jest zupełnie inne, także to inna sytuacja i mi się wydaje inny oddźwięk. Jeżeli nie będzie jakiegoś tutaj drastycznych ruchów związanych z tym, że nam drastycznie się zwiększy i liczba zachorowań, ludzie naturalnie zaczną się po prostu coraz bardziej spotykać. Tak ja przynajmniej uważam. Coś Adam byś dodał? Wiesz, zacząłeś to zdanie w taki bardzo interesujący sposób, abstrahując od ogólnej sytuacji. Moim zdaniem, mimo że rzadko je popełniasz, to w tym zdaniu był pewien błąd logiczny, Wiktor. No dawaj. Bo nie da się... Nie przecież da się nie musi być pięknie. Nie, ale jest pięknie, ale jak to zwyczaj bywa, z jakąś drobną rysą. A mianowicie nie da się abstrahować od tej sytuacji. Ja bardzo bym od niej chciał, ale w obecnych realiach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej system gospodarczy jest systemem naczyń połączonych w jeszcze większym stopniu niż był kiedyś. To wszystko jest ze sobą ściśle współzależne. Tak jak ktoś tam ładnie powiedział, że tam róg skrzydeł motyla w San Francisco powoduje trzęsienie ziemi w Rosji czy jakoś tak. W każdym razie sytuacja wygląda w ten sposób, że jeśli, co pokazuje obecnie sytuacja w Hiszpanii, w kilku krajach europejskich, że znowu są narzucane lockdowny na europejskie gospodarki, znowu będzie wstrzymywany bądź ograniczany ruch lotniczy, możliwość interakcji międzynarodowej, to jakkolwiek byśmy nie rozwinęli te wszystkie narzędzia a la Teams, już nie pamiętam, ale ich sporo tam powstało, jest Blue Jeans, jest coś tam jeszcze, wydaje mi się, że mimo wszystko te procesy rozwojowe, dynamika rozwojowa będą ograniczone. Jednak, stety, niestety, ale tak jest, nie udało się przenieść wszystkich segmentów do gospodarki cyfrowej i zatrzymanie tej cyrkulacji pieniądza, a jeśli będą kolejne fazy lockdownu, to taka cyrkulacja w pewnym stopniu nastąpi, odbije się ogromnym echem i odciśnie swoje piętno na branży usługowej, na branży outsourcingowej, na branży biurowej. Przecież jak spojrzymy na kilka podmiotów outsourcingowych w Polsce, no one serwisowały część podmiotów żyjących z branży turystycznej, czy tam Airbnb, czy Sixt i Hertz, ileś podmiotów, które są globalnymi graczami żyjącymi z rynku turystycznego. Te podmioty w sposób ogromny zostały dotknięte przez kryzys i w sytuacji przeciągania się bądź eskalacji obecnej sytuacji, tak będzie w wielu innych segmentach. Chociażby spojrzymy na taką branżę, która nie tylko w dziedzinie produkcyjnej, ale jest ogromnie istotna dla rozwoju Polski, dla zatrudnienia w niej, czyli w automotive. Przecież tam w wielu podmiotach spadek przychodów nastąpił w jakiejś paranormalnej skali, 70-80%. I te kolejne fale lockdownów, oby one nie nastąpiły, ale jeśli ten scenariusz hiszpański się będzie multiplikował, powielał bądź zaostrzał, no to moim zdaniem
negatywnych implikacji gospodarczych będzie ciąg dalszy. Niestety, niestety w zglobalizowanym tutaj chcę używać internacjonalizmu, interpołączonym, po prostu współzależnym świecie, to jest wszystko od siebie współzależne i jedno determinuje drugie. Ja mam bardzo podobne zdanie. Ten łańcuch naczyń powiązanych jest tutaj gigantyczny wręcz i rzeczywiście jedna branża wpływa na drugą i to się przekłada na całą masę czynników. Co więcej, mam takie wrażenie, że ten rok będzie chyba pierwszym rokiem ever, kiedy, i tu przyznam rację Romkowi Lubaczewskiemu, z którym miałem okazję rozmawiać parę tygodni temu, że ten rok może się okazać wręcz minusowy, jeśli chodzi o wzrost takiego sektora, jakim jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Czy tak będzie, czy nie będzie, to się przekonamy dopiero za parę ładnych miesięcy. Natomiast na razie życzyłbym nam chyba wszystkim, żebyśmy powoli jednak wracali do tych bezpośrednich interakcji. Ja byłem w ubiegłym tygodniu cały dzień w Łodzi, miałem 5 spotkań biznesowych i w ogóle skakałem z radości, że mogłem się spotkać z różnymi osobami. I nic mi nie powiedziałeś? Nie. Do ciebie, Adam, muszę przyjechać specjalnie na spotkanie. Powiem ci szczerze, doktor, czarna lista. Już jesteś na niej oficjalnie. No to tym słowem o czarnej liście będziemy kończyli naszą dzisiejszą rozmowę, bo jak widać muszę moje relacje podreperować z moimi rozmówcami. A tymczasem, panowie, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za poświęcony dzisiaj czas. To było bardzo dobrze spędzone 40 minut. Dzięki wam za wasze wskazówki, spostrzeżenia i uwagi, no i też pewien taki forecast przyszłości. Mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić do tej rozmowy za parę tygodni i zobaczyć, czy rzeczywiście to, o czym dzisiaj sobie rozmawialiśmy, no, pokrywa się z tym, co zastaniemy w realiach jesiennego COVID-u. Z mojej strony bardzo chętnie powrócę i dzięki za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, panie Marku, i pozdrawiam cię, Wiktor. Tak jak powiedziałem, jest mi trochę przykro, że nie dałeś mi znać, będąc moim alma mater, ale liczę, że dzisiaj bezpośrednio nawet po naszej konferencji tej przystąpimy do naprawiania relacji. Zrobię wszystko, żeby z czarnej listy trafić na białą. No, bardzo dziękuję. Dokładnie. Na razie, cześć. Cześć. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję ci bardzo za jego wysłuchanie. A jeśli świat outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu interesuje ciebie bardziej, to zapraszam twoją firmę do klubu Pro Progressio, bo to tutaj na co dzień tą branżą się zajmujemy. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Na razie, cześć!